są miody z gór, z węgierskiej górki. Spadziowy, leśny, super miody. Klasa. A to są miody wielokwiatowe i rzepakowe z Ligoty, koło Czechowic-Dziedzic. To sposób na życie, pasja? To pasja. Wie pan, to jest 20 uli w górach i 20 w domu. I to jest pasja. Na emeryturze nie ma co robić, więc bawimy się. Jak dużo czasu pan na to poświęca? Bardzo dużo. Pszczoły wymagają dużo pracy. Oprócz miodów mamy też kosmetyki naturalne, które wykonuje moja żona. Są tam mydła, kremy, maści, balsamy. Mamy też naszą autorską ceramikę. No i tak staramy się, żeby ta oferta była w miarę obszerna i bogata. W jaki sposób takie kosmetyki powstają? W jaki powstają? Mydła są tak zwanymi mydłami zimnoprocesowymi, to znaczy nie są to mydła glicerynowe, które robi się w ciągu kilku czy kilkunastu minut, tylko proces przygotowania trwa około 2-3 tygodni czasami, bo samo zmieszanie składników to jest jakby ten pierwszy etap, natomiast później to mydło musi dojrzewać przez pewien czas, żeby cała reakcja zmydlania tłuszczów doszła do końca i żeby mydło nabrało tych właściwości bezpiecznych dla naszej skóry. Dni miodu to nie tylko sprzedaż miodu, bo to też inne rzeczy związane z miodem, między innymi terapia, lecznicze inhalacje. Na czym to polega? Polega to na tym, że wchodzi się do domku, w którym są dwa łóżka. Pod każdym z tych łóżek są ule i oczywiście z pszczołami. Oddycha się tym szczelnym powietrzem. Działa to rewelacyjnie na wszelkiego rodzaju schorzenia górne drogi oddechowe, uspokaja depresję, nerwice.